Grzech powoduje utratę Boga i zafałszowanie siebie. Jako grzesznik nie jesteś sobą. Zaprzeczasz Bożemu zamysłowi i niszczysz siebie, bo grzech jest zawsze stratą. Pokuta zaś oznacza uporządkowanie życia, oczyszczenie siebie, powrót do Boga. Jest to drogą modlitwy, postu i zaprzeczenia sobie. Wielu bowiem, którzy się jakoby nawracają, zarządzają sobie proces doskonalenia siebie, perfekcjonizmu, racjonalizmu, aby mieć lepsze samopoczucie, ale to nie jest droga nawrócenia. Może najbliższym prawdy będziesz przeżywając śmierć. Na razie śmierć cudzą, później własną. Śmierć odziera ze złudzeń, ujawnia niedostatek i Boga konieczność. Nim przyjdzie twoja śmierć, ucz się obumierania z pożądliwości swoich, ambicji, racji, niewinności swoich, oczekiwań i tego, co skonstruowało z ciebie takiego zgrabnego grzesznika, że aż podobasz się sobie. Ale możesz nie podobać się sobie i możesz próbować się nawracać po to, by się jednak podobać sobie. Przy fałszu człowiek bierze pod uwagę i fałszywe cele, i fałszywe środki. To go nie ocali. Dlatego módl się i proś Boga o to, abyś był w Jego ręku, aby Jego prawda i łaska profilowały twoje myślenie i całe dalsze życie. Trzeba więc rozdzierać serca własnych racji, wypełnione zasłużonym, dumnym, dobrym mniemaniem o sobie, gdzie bowiem niewdzięczność i przywłaszczenie darów, tam duma i pycha i wszelka obronność, która skierowana jest przeciwko własnemu nawróceniu. Taki człowiek, nie pojmując Boga i spraw swoich, faktycznie siebie zaniedbuje i jest człowiekiem szkodliwym. Któż go postawi w prawdzie, aby się nawrócił? Któż ośmieli się powiedzieć prawdę temu, kogo kocha? Gorzki jest smak i prawdy, i miłości. Aby człowiek ocalił siebie i pozyskał siebie, potrzebuje Bożej prawdy, Bożej inicjatywy, potrzebuje Bożej łaski, ale nie racjonalizacji, potwierdzeń, akceptacji i pochwał. Człowiek potrzebuje korygującej go prawdy, trudu nawrócenia, bólu, pokuty. Człowiek potrzebuje oddania siebie samego Bogu do dyspozycji na krzyżu, który daje tobie Pan Bóg. Celem tego wszystkiego jest, byś odzyskał Boga przez to siebie, bo tylko gdy będziesz sobą, będziesz mieć zdatność do bycia w ocalającej ciebie z miłości z Panem Bogiem. Pan Bóg nie jednoczy się ze swoim przeciwieństwem.
Pan Bóg jednoczy się ze swoim podobieństwem. Dlatego potrzebujesz w pokucie przyodzieć się w prawdę, nauczyć się woli Bożej, ofiary, trudu, wytrwałości, cierpliwości. Potrzebujesz Chrystusowości we własnym życiu. Potrzebujesz podobieństwa i powielenia tego, z czym Bóg przychodzi do ciebie w dwoich sprawach. Zawsze w dwoich. Kto nie zaufa Bogu do końca, ten będzie Pana Boga używał jako środka do ocalenia egoizmu własnego. Kto się nawraca, ten odrzucił upodobanie w sobie i będzie żył pod hasłem: Boże, ulituj się nade mną. Napominaj więc siebie i wołaj o ratunek, aby zszedł z ciebie wszelki fałsz, wszystkie reakcje obronne, byś odrzucił od siebie wszelkie zakłamanie i bałwochwalcze upodobanie w tym, co ciebie niszczy. Któż uratuje się? Ten, kto się zatrzyma w pędzie samozagłady, kto wygłodnieje od używek swoich, kto nie podłączy się do dowolnego urządzenia, które czyni życie jakby słodszym i przyjemniejszym. Potrzebujesz swojej nowej niedotychczasowości, abyś nie powielał stereotypu wczorajszego dnia. Dlatego głód postu będzie zabierał twoje namiętności i ambicje. Odrze cię ze złudzeń, abyś zobaczył, że dotychczas nie warto było. Nie tak miało być. Dlatego proś Boga, by było tak, jak powinno być. Tak byś w twoim powrocie do Boga, idąc do Boga, odzyskiwał siebie. Bo ty jako grzesznik to nie ty. Grzesznik zaprzecza sobie i nawrócić się oznacza siebie ocalić. Masz więc wrócić do Boga, aby jego zamysł, który się w tobie odzwierciedli, dopełnił ciebie wytrwałą, choć bolesną, trudną, ale piękną miłością nieskalaną, tak by twoje istnienie było wolne od zła rozmaitego, by twoje istnienie nie było istnieniem zaprzeczenia twojemu przeznaczeniu. Po pierwsze, uznaj swój grzech za nieprawość. Po drugie, proś, by cię Pan Bóg oświecił znajomością grzechu swojego. Żyjesz bowiem w krainie zorganizowanego zakłamania. Całe piekło uwzięło się na ludzkość, czyniąc z ludzi pogorzelisko, miejsce rozpaczy i środowisko rezygnacji, gdzie w miejsce miłości wkładając w ludzi nienawiść i zemsta. I tak świat funkcjonuje, dlatego potrzebujesz twojej wyłączności na modlitwie i pokucie, aby odrzucić zeświatowienie, które cię zatruło i uczyniło wrogim własnemu życiu. Módl się o to, by łaska Boża mogła być dla ciebie upragnieniem i ocaleniem. Wygasisz w tych dniach wrzask świata,
i ciekawość jego błahostek. Modlić się będziesz częściej i intensywnie. Twoje życie jest naznaczone powołaniem do świętości. Czyli już nie jesteś swój. Nie władasz sobą. Wezwany i umiłowany, skierowany do spraw nieziemskich, boskich. Do tego trzeba się Tobie przysposabiać, abyś nie zakochał się w swojej małej posiadłości ziemskiej i w tym wszystkim, co Ciebie dotychczas stanowiło. Niechaj życie Twoje zamieni się w płacz, jakiś szloch, jęk, wołając: przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Grzechami swoimi bowiem doznałeś pohańbienia i któż Ci odejmie pogardę z oblicza Twojego poza Bogiem? Jego stać na to i On chce to uczynić w Tobie, abyś doznał ocalenia. Modlitwa i skromność Twoja i post i ukierunkowanie się w myślach na cele wielkie, głębokie. Tylko te dadzą Ci odporność na zgiełk i wrzawę świata, tak by nie szukać tego, co beztreściowe, bezsensowne, co jest jakąś zgubą własną. Wczoraj do ojczyzny naszej, czy jeszcze ojczyzny i czy naszej, przyjechało wielkie panisko Bożek spotkać się ze swoimi podwładnymi i wygłosił przemówienie niezobowiązujące, beztreściowe, na które poszło wielu bałwochwalców po kolejną porcję iluzji, aby pomyślnie zmierzać do zguby własnej. Spójrz okiem wiary na takie wydarzenia, abyś nie był dłużej zakłamywany, czyli niszczony, i módl się o to, by prawda mogła Ciebie ocalić, a męstwo Twoje by Cię doprowadziło do świętości. Człowiek obcy Bogu, nim niezainteresowany. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia do siebie, to tylko wtedy, gdy zauważa swą niewystarczalność i zapotrzebowanie na pomoc z zewnątrz. Wtedy racjonalizuje swoje grzeszne życie, aby doprowadzić je do pewnych sprawności, by się obwarować, obronić, rozpanoszyć i nie potrzebować zwłaszcza łaski od Boga. Tak jest w życiu ludzi zadeklarowanej wiary, którzy są Bogu obcy, ponieważ Pan Bóg ich drażni i nie jest ich pierwszą potrzebą. I chcą sobie wystarczyć, dlatego radzą sobie. A wiara jest ich wspomnieniem, niezbyt częstym i na pewno niezobowiązującym. To ochrzczeni poganie. W ich życiu wiara nie ma zastosowania, ponieważ cokolwiek innego w ich życiu może być nadrzędnością, cokolwiek to będzie. Zainteresowanie, zaangażowanie, rozpoznanie rzeczywistości ziemskiej, jakaś relacja, zniewolenie, zobowiązanie, czegokolwiek by to dotyczyło.
tym wszystkim, co nie jest Bogiem, człowiek się wypełnia i usiłuje tak żyć, by mu to wystarczało, by dawało jemu zaspokojenie. A nawet nie wystarczy takiego człowieka upomnieć, bo upomniany w konkretnej dziedzinie życia, mimo że wie, iż tam grozi mu niebezpieczeństwo, to bez boskiej pomocy wejdzie w to, co go zabije. Moralność nieuzależniona jest od tego, czy człowiek wie, co moralne, a niemoralne, tylko od wspomożenia Bożego, ale tego niewielu chce. A jednak wspomożenie Twoje w imieniu Boga, który chce Ciebie ocalić. Jak przyjdziesz do Boga, po Boga? Skoro Ty i grzechy Twoje stanowicie razem komplet, pełne uposażenie na taką sytuację, trzeba pójść do Boga z rozdartym sercem, w modlitwie, poście, pokucie, ofierze, by swoje życie dotychczasowe upokorzyć niewygodą, niedostatkiem, głodem, poświęceniem, zaprzeczeniem sobie, utrudzeniem w rozmyślaniach o Bogu i zużyciem czasu na to, co nie jest światem, bo prowadzi do Pana Boga. Czymże bowiem się różnisz zwycięstwo dnia dzisiejszego od chwili, gdy będziesz mieć na przykład lat 98, gdy dożyjesz i będziesz człowiekiem straszliwie osłabionym. Wtedy będziesz mieć mniej iluzji. Teraz możesz mieć ich więcej. Ale owocem Twojego życia będzie pozyskana łaska i wypełniona wola Boga. Tymczasem Twoje cele, zaangażowania, Twoje doświadczenie jest bardzo mocno osadzone w Tobie i usprawiedliwione są taką morderczą koniecznością, której nie pozwolisz sobie odebrać, bo co Ci potrzebne, to Ty wiesz najlepiej, należy się Tobie i trzeba Ci usłużyć. Takie może być Twoje myślenie faryzejskie, zakłamane. W takim myśleniu człowiek nawet zhańbienia swojego będzie bronił, by się tak nie działo. Módl się, czyli bądź u Boga, trwoń czas przed Nim, zainteresuj się Nim i do Niego wołaj, aby Ci Pan Bóg przebuścił grzechy Twoje, zdjął z Ciebie Twoje pohańbienie. W tym celu trzeba Ci się przed Bogiem uniżyć, a nie bronić. Trzeba podjąć pokutę, by zaprzeczyć swoim nawet zebranym zasługom i wołać o zmiłowanie, by nie było jak do tej pory, bo bilans grzesznika jest zawsze potępienny. Jakże unikniesz własnej zagłady wiecznej, bez pokuty, bez modlitwy, bez postu. Post to upokorzenie ciała dla pokory duszy. Motywem postu jest osłabić swoje namiętności, aby widzieć konieczność Boga i Go zapragnąć. Są bowiem tak zwane diety występujące u ludzi. Te są zatroskaniem o ciało, by było sprawniejsze do funkcjonowania. Zaczynaj wszystko z Bogiem,
a On da ci łaskę. Jeśli podejmiesz łaskę, to znasz wyzwolenia. Jeśli podejmiesz łaskę. Módl się więc o to, by dary Boże były dla Ciebie upragnioną koniecznością, byś ten czas kontynuował w poszukiwaniach znaczenia Boga w Twoim życiu. Bo jest w Twoim życiu czas przeznaczony dla Boga, ale Pan Bóg nie znajduje zapotrzebowania i zatrudnienia. Jest zbędny, nieoczekiwany jeszcze. Tymczasem Pan Bóg ma być Twoją konieczną teraźniejszością. Dopiero wtedy, gdy się zdumiejesz z powodu swoich grzechów i zdumiejesz z powodu świętości Boga, zapragniesz być z Nim jedno, dopiero wtedy puścisz w obrót prawdę swego życia i będziesz się oblepiał w łaskę Bożą, która Cię będzie stanowić i będzie Ciebie ocalać. Módl się do Twojego Boga o łaski wszystkie, o pełnię, o odkupienie, o całkowitość Twoją przed Nim i dla Niego. Pan Bóg nie może być resztą dnia, lekkim zmartwieniem dwa albo trzy razy w tygodniu. Pan Bóg nie może być tym, który Ciebie nie boli i nie zobowiązuje. Gdy zakwestionujesz swoje uczynne zaangażowania, ulubione zainteresowania i to, w czym nie ustąpisz ani światu, ani Panu Bogu, ani sobie, gdy to zakwestionujesz i powiesz: Boże, ulituj się nade mną, to może zacząć się w Tobie post. Oby wielki post. Bo wielki post to jest czas, ale jeśli nie będzie wypełniony właściwą postawą, to będzie to czas pusty, niezauważony, niewykorzystany. Dlatego wołaj do Boga, aby On ocalił Cię przed wrogością siebie samego, bo historia Twoich grzechów dowodzi, że największym wrogiem w Twoim życiorysie byłeś Ty sam. Nikt Ci tak nie dokuczył, jak Twoja źle użyta wolna wola, w której doznałeś samozagłady grzechowej, tracąc Boga i deformując siebie. Módl się, niech dni Twoje będą dniami prawdziwej pokuty.